Dzień dobry. Fotografia, jak mało która dziedzina techniki minionej, łączy ze sobą przeszłość z teraźniejszością. Aparaty i osprzęt mają za sobą nieraz kilkadziesiąt lat, ale odczynniki i materiały wciąż są produkowane. Dzisiaj pokażę, jak robić zdjęcia, ale przede wszystkim, jak się nimi potem pochwalić światu. Wbrew wielu opiniom, klasyczna fotografia nie umarła, a materiały wciąż są produkowane. Niestety z polskiego fotonu nic już nie zostało, lecz w wielu miejscach świata wciąż można dostać wszystko, co jest potrzebne do zrobienia tak zwanych prawdziwych zdjęć. Różnica jest taka, że kiedyś trzeba było wyjść z domu, odstać swoje w kolejce i zadowolić się tym, co akurat rzucili. Dziś wystarczy kilka klików i dwa dni później otrzymujemy paczuszkę pełną wszystkiego, co nam się tylko zamarzy. O zawartości takiej paczki opowiem w którymś z odcinków, ponieważ dziś chciałbym się skupić na czymś innym. Załóżmy, że mamy czarno-biały film negatywowy, całą chemię potrzebną do jego wywołania oraz koreks i coś jeszcze. No i oczywiście potrzebne są zdjęcia. A jak zdjęcia, to aparat i jakieś kadry. Na początek wybrałem coś z klasycznej półki. Pentax K1000 oraz jeden tylko obiektyw, Jupiter 11. Aparat jest wręcz modelową konstrukcją lustrzanki, wyposażonej tylko w to, co konieczne, za to zbudowanej perfekcyjnie. Powstała w roku 76, jest w pełni mechaniczna i wciąż sprawnie pracuje. Myślę, że kiedyś wystąpi w którymś z odcinków, więc dziś tylko o niej wspominam. Jupiter 11 to radziecki teleobiektyw o ogniskowej 135 mm i jasności 4, który rysuje obrazy wyjątkowo ładnie. Zestaw wraz z filmem Foma Pan 100 zabrałem w okolice Lubonia Wielkiego, wraz z kompaktem Fuji X20, traktując go jak swego rodzaju Polaroid i kontrolny światłomierz zarazem. I znowu pominę etap robienia zdjęć, gdyż zasługuje na nie jeden odcinek. Oto szpulka z naświetlonymi, mam nadzieję, kadrami oraz wszystko, co potrzebne, by obraz utajony stał się obrazem widzialnym. O koreksie wspominałem w odcinku 49 i tam też pokazałem sposób nawlekania filmu na szpulę. Poniekąd słusznie zwrócono mi uwagę, by do tego celu wykorzystać charakterystyczne wycięcia zapobiegające brudzeniu filmu palcami. Oczywiście tak można i jest to zgodne ze sztuką. Jednak przed takimi zabawami należy ręce dokładnie umyć, nie smarować żadnymi kremami, a wtedy na pewno nie pobrudzimy negatywu, zwłaszcza że strona dotykana to jego tył, pozbawiony warstwy światłoczułej. Cofnijmy się jednak nieco. Zacznijmy od zwijania filmu w aparacie. Będzie prościej, jeśli nie zwiniemy go do kasety w całości, tylko pozostawimy kawałek. W aparatach z silnikiem zwijającym jest to zwykle niemożliwe, więc kasetkę trzeba będzie otworzyć w ciemnościach i wysunąć kawałek filmu. Istnieją też patenty na wyciągnięcie go innym kawałkiem filmu, można o tym poczytać w internecie. Teraz rzecz ważna. Będzie prościej, gdy odetniemy wąski fragment początkowy i lekko zetniemy rogi, jak tutaj. Wykorzystam do pracy inny koreks produkcji czeskiej, który zamiast wycięć ma mechanizm z plastikowymi kulkami, pomagającymi zaciągnąć negatyw w szpulę. To mały koreks na jeden tylko film, więc przy sporadycznej zabawie będzie bardzo dobry. Wybieramy ciemne, ale naprawdę czarne pomieszczenie. Jeśli będzie to łazienka, to w nocy i po wyłączeniu wszelkich mrugających diod, piecyka czy pralki. Nie może być tam widać nawet najmniejszego zarysu czegokolwiek. Najpierw, jeszcze przy świetle lampy czy latarki, wprowadzamy kilka centymetrów filmu w szpulę, jak tutaj. Teraz ustawiamy sobie pod ręką nożyczki oraz puszkę koreksu wraz z pokrywką. Wcześniej dokładnie sprawdzamy, czy szpulka została porządnie skręcona. Teraz gasimy światło i wkręcamy resztę filmu. Szkoły są różne. Jedni preferują wyciągnięcie całego filmu na wstępie, inni stopniowe jego wyciąganie. System z plastikowymi kulkami niezbyt dobrze działa, więc trzeba będzie użyć kciuków. Tutaj oczywiście wszystko odbywa się w świetle dziennym i na filmie ćwiczeniowym, przeznaczonym na zmarnowanie.
Gdy film wejdzie już w całości, odcinamy go i wsadzamy szpulkę do puszki. Zakręcamy dokładnie pokrywkę i możemy już włączyć światło. Dalszym etapom niepotrzebna jest ciemnia i możemy je przeprowadzać gdziekolwiek. Polecam stół kuchenny, gdzie można wygodnie usiąść, w przeciwieństwie do łazienek często wykorzystywanych na improwizowane ciemnie. Jedyne, na co należy zwrócić uwagę, to unikanie światła słonecznego. Korex jest co prawda światłoszczelny, ale lepiej nie kusić losu tak mocnym światłem. Teraz potrzebne będą następujące elementy. 3 naczynia, które absolutnie należy podpisać. W jak wywoływacz, P jak przerywacz oraz U jak utrwalacz. Pomylenie naczyń zniszczy zdjęcia bezpowrotnie, dlatego dobrze jest wszystko oznaczyć. Nic dziś nie powiem na temat wywoływacza i utrwalacza, bo to szeroki temat i poruszę go innym razem. Załóżmy, że mamy je przygotowane tak, jak proponuje producent tych substancji. Przerywacz natomiast to nieco rozcieńczony ocet albo kwasek cytrynowy. Można go pominąć, płucząc film po wywołaniu w zwykłej wodzie, jednak nastąpi wtedy szybsze zużycie utrwalacza, a ocet jest jednak tańszy. Wszystko powinno odbywać się w temperaturze 20 stopni, więc potrzebny będzie termometr. Gdyby temperatura roztworu wyraźnie się różniła, trzeba je ogrzać albo schłodzić, wsadzając na chwilę naczynia do garnka z ciepłą lub zimną wodą. No i stoper. Może być w telefonie, ja jednak wybieram taki z epoki Rambo i Terminatora. Roztwory będziemy wlewać przez ten otwór. Zatem przyda się lejek albo taki cylinder. A najlepiej 3, dla każdego roztworu osobny, bo czasu na umycie naczyń nie będzie dużo. Wszystko gotowe? A właśnie, ile mamy sobie przygotować tych roztworów? Metody są 2. Albo tyle, jaką pojemność ma Korex, albo należy zmierzyć sobie pojemność wody, która z nadmiarem przykryje poziom szpulki. Korex jest przewidziany także dla 6-centymetrowych filmów, więc posiada pewien nadmiar. W tym wypadku pojemność kryjąca szpulkę to prawie 300 ml. Lejemy wywoływacz. Szybko i sprawnie, ale bez paniki. Zaraz przedtem włączamy stoper. Teraz machamy puszką, niezbyt gwałtownie, bo rozlejemy wywoływacz i kręcimy szpulką oraz czasem wstrząsamy całością, żeby pozbyć się pęcherzyków powietrza. I tak przez minutę. Powtarzamy to machanie, już mniej intensywnie, co minutę przez 10 sekund. Wywoływanie trwa pewien czas i ten czas jest opisany w instrukcji wywoływacza. Zależy od niego i filmu. Tutaj ma być 5 do 6 minut. Po 5 minucie wylewamy sprawnie wywoływacz do zlewki. Nie wylewamy go do zlewu, bo wciąż będzie można w nim wywołać jeszcze 2 filmy. Ilość filmów, które można wywołać, jest opisana w instrukcji. Wlewamy przerywacz, czyli nasz rozcieńczony ocet. Kilkanaście sekund mieszamy całość i wylewamy go do zlewu. Tam też wlewamy przez otwór wodę z kranu, by pozbyć się octu i przepłukać całość. Po wylaniu wody wlewamy utrwalacz. Pracujemy tak samo jak z wywoływaczem, z tym, że proces zwykle jest dłuższy. Tutaj producent zaleca 10 minut. Odlewamy utrwalacz, wystarczy jeszcze na 3 filmy i odkręcamy pokrywkę. Ale niech nas nie kusi zaglądać do środka. I tak nic nie zobaczymy, gdy negatyw będzie nawinięty na szpuli. Teraz nastąpi długi, wystawiający naszą cierpliwość na próbę proces płukania. Opcja nieekologiczna przewiduje lanie wody przez kilkanaście minut. Opcja ekologiczna – kilkanaście zmian wody, w których kolejno będziemy machać szpulką i tę wersję proponuję. Do ostatniego płukania dobrze jest wlać kilka kropli płynu do mycia naczyń, na błyszczacza do zmywarek albo specjalnego preparatu, by pozbyć się zacieków. Teraz, najlepiej w łazience, w której z reguły unosi się najmniej kurzu, należy powiesić negatyw, by wysechł. Do tego celu najlepiej użyć takich pewnych w działaniu łapek. Żeby go wydobyć, należy odkręcić oś szpuli i delikatnie wyciągnąć jeden koniec taśmy. Im mniej splątań, tym mniej rys. Możemy w końcu podziwiać nasze dzieło. Godzina suszenia jest obowiązkowa, a najlepiej, żeby to był cały dzień.
Tak na marginesie użycie suszarki będzie karane smutnymi następstwami. Co dalej? Do ciemni, ale to nie dzisiaj. Dziś coś z obecnych czasów, do skanera. Niech zatem nasz negatyw sobie tu powisi. Zapraszam na spotkanie z replikatorem slajdów. Tak naprawdę urządzenie, które tu widzimy, służy dziś do czegoś innego. Sfotografowania aparatem cyfrowym naszego negatywu w sposób eliminujący możliwie najlepiej, jak się tylko da, wszelkie ograniczenia techniki cyfrowej. Cele są dwa. Archiwizacja materiału, którego trwałość będzie liczona nawet w setkach lat, ale każdorazowa manipulacja nim będzie powodowała urazy w postaci rys i osadzających się drobin kurzu i pyłków widocznych potem na zdjęciach. Drugi cel – pochwalenie się zdjęciami w sieci. Tutaj ważna uwaga, skan negatywu wykonany takim narzędziem będzie bezwzględnie lepszy od skanu naświetlanego z tego negatywu zdjęcia. Po prostu unikniemy pośredniego etapu, jakim jest naświetlanie papieru, w którym mogą zdarzyć się kolejne błędy przybliżeń wprowadzone przez powiększalnik i cały proces wołania. Wyjątkiem od tej reguły będzie sytuacja, gdy zdjęcie zostało naświetlone w sposób skomplikowany i tworzy nową treść względem negatywu, albo wtedy, gdy użytkownik nie zna Lightrooma czy odpowiednika tej aplikacji i nie ma ochoty uczyć się jego obsługi. Drugi dylemat. Wspomniana konstrukcja czy specjalny skaner do negatywów. Niestety rozwój takich skanerów zatrzymał się wiele lat temu. Współczesne matryce, a nawet takie sprzed 10 lat, mają większą dynamikę niż najbardziej gęste negatywy i wystarczającą rozdzielczość. Zatem nie będą wprowadzać ograniczeń. Replikatorów jest mnóstwo i można je kupić współcześnie, jako proste przystawki na obiektywy. Ten tutaj wyprodukował niemiecki Pentacon i pracuje w systemie M42. Ponieważ jest on popularny, opiszę, jak się go używa. Najpierw należy go złożyć. Zrezygnowałem jednak z mieszka, ponieważ był zbyt gruby dla systemu półklatkowego, czyli Micro 4/3 Olympusa. Zamiast niego potrzebny jest najwęższy pierścień makro. Kto użyje matrycy APS-C albo pełnej klatki, zadowoli się fabrycznym mieszkiem. Zakładamy zatem pierścień albo mieszek oraz obiektyw. Z drugiej strony należy użyć przejściówki do posiadanego systemu. U mnie był to najpierw pierścień M42 EOS, a następnie EOS Micro 4/3. Tutaj widzimy całość gotową do pracy. Z lewej strony znajduje się element kształtujący światło, zamontowany na odwrót względem zaleceń fabrycznych, który polecam przerobić w następujący sposób. Zamiast matówki polecam przykleić choćby tak jak tu prowizorycznie podświetlenie ze starego telefonu albo nawigacji. Umieszczone kilka centymetrów przed płaszczyzną filmu będzie świetną matówką i zarazem źródłem światła. Trzeba do niego tylko doprowadzić napięcie, zwykle 5 V, ograniczonych rezystorem do kilkudziesięciu miliamperów. Można też użyć fabrycznej matówki i lampki, albo lepiej pustego rzutnika do przezroczy, ponieważ daje on światło równe. Słówko o obiektywie. Polecam wybór jakiegoś standardu 50 mm, ponieważ przy tej ogniskowej produkowano najlepiej pracujące szkła. A szczególnie dobrze będzie się nam pracowało z obiektywami, w których jest możliwość szybkiej zmiany przysłony między otwartą a zamkniętą do zadanej pozycji. W Heliosie starszej konstrukcji służy do tego ten pierścień. Będziemy ostrzyć przy obiektywie otwartym, ale już naświetlać przy przysłonie 8. Przy tej wartości całość pracuje ostro i równo. Mniejsze wartości dadzą nam rozmyte boki, większe, niższą ostrość traconą na skutek dyfrakcji. W każdym wypadku najpierw proponuję wykonanie zdjęcia testowego, najlepiej gałęzi na tle nieba. Jeśli ostrość obrazu w środku kadru będzie doskonała i identyczna jak w rogu, obiektyw nadaje się dla naszych zastosowań. Włączamy podświetlenie, odchylamy ramkę i odcinamy z naszego negatywu 6 zdjęć. Dlaczego tak? Negatywy powinny się przechowywać w postaci płaskich pasków w specjalnych przegródkach. Z braku takich polecam widoczne rozwiązanie. W sprytnie zagiętej kartce A4 zmieszczą się 24 klatki. Negatyw skręcony w szpulkę będzie się rysował, a poza tym będzie wypukły i ciężko go będzie skanować.
A dlaczego odcinamy fragmenty przed skanowaniem dopiero? Bo wtedy otrzymamy skany praktycznie bez pyłków i rys, co jest największą zmorą fotografii klasycznej. Wsadzamy zatem taki materiał w wycięcie i zamykamy płytkę dociskową. Ustawiamy aparat w tryb A, czyli dobierający automatem czas do jasności zastanej. Pozostałe parametry, najniższa czułość, tryb RAW, wyłączona stabilizacja, można też użyć samowyzwalacza dwusekundowego. Wszystko, by uzyskać jak najwyższą jakość. Kadrujemy sobie materiał tak, by uzyskać jak najmniejszy margines. Mamy tutaj dwie regulacje, pierścieniem ostrości na obiektywie i śrubą na szynie. Ich stosunek zmienia nam skalę odwzorowania, czyli margines. Im mniejszy, tym więcej pikseli będzie brać udział w skanowaniu. Tą dużą śrubą będziemy teraz ostrzyć. Procedura jest następująca. Otwieramy obiektyw, włączamy maksymalne powiększenie środka kadru, ostrzymy i domykamy obiektyw do wartości 8. Możemy zrobić już zdjęcie patrząc, by histogram wypełnił całość bez stykania się z krawędziami, zwłaszcza lewą. W razie potrzeby można wprowadzić korektę do światłomierza. Teoretycznie bez ponownej regulacji ostrości można tak sfotografować kolejne z 6 ujęć, ale jeśli mamy czas, sprawdzajmy ostrość co zdjęcie. Jedna uwaga na koniec. Cały proces polecam wykonać przy słabym świetle. Ograniczy to nam zaświetlenie od obcych źródeł światła, nieszczególnie odpornego na flary obiektywu Helios. Oto mamy nasze klasyczne zdjęcia zamienione w bajty. Trzeba je teraz w sposób nowoczesny wywołać. Standardem niewątpliwie jest Lightroom i tutaj pokażę co i jak. Dziś tylko bardzo podstawowe działania, ponieważ omówienie wszystkiego wymaga osobnego odcinka, co z pewnością kiedyś pokażę. Pierwszą czynnością jest pozbycie się marginesów. Drugą – zamiana ujęcia na czarno-białe. Trzeci etap to odwrócenie negatywu. Jest to czynność prosta. Wystarczy tylko odwrócić krzywą, łapiąc za jej początek i koniec. Ujęcie staje się czytelne, ale jego dynamika daleka jest od tego, czego oczekiwaliśmy. Trzeba zatem przywrócić czernie i biele, przesuwając punkty odcięcia krzywej, a następnie metodą prób i błędów wykrzywić ją do uzyskania oczekiwanych rezultatów. I na dziś tyle wystarczy. Zdjęciami możemy się już pochwalić w sieci, a negatyw odłóżmy do czasu kolejnej historii, w której pokażę, jak naświetlić z nich zupełnie niewirtualne zdjęcia. Ujęcia na pierwszy rzut oka mogą wydawać się cyfrowymi zdjęciami, z których zdjęto kolor, ale jednak tak nie jest. Tak naprawdę podrobić ten charakterystyczny sposób rysowania jest bardzo trudno. Poza tym dziś więcej magii ma w sobie powstawanie zdjęcia w solach srebra niż na krzemowym waflu i to jest po prostu fajne. Jak widać, zagadnień pozostało mnóstwo. Od zaawansowanych funkcji Lightrooma, przez proces naświetlania papierów fotograficznych, porównanie techniki klasycznej z cyfrową, po historię kolejnych ciekawych aparatów i obiektywów. I o tym od czasu do czasu będę mówił w kolejnych towarach. Pora na wyłonienie nowego właściciela kalkulatora. Zadanie było niełatwe, ponieważ co seria to inna ilość rezystorów, a oprócz płytki i naprawianego kalkulatora pokazywałem też inne. Tak naprawdę trzeba było się przyjrzeć dwóm zdjęciom, ponieważ dwa oporniki na zdjęciu ogólnym zostały zasłonięte lampą. Elektroniczne liczydło trafi do kolegi, który podpisał się Sylwek Winke i jako pierwszy podał prawidłową liczbę 57 rezystorów. A ja jak zwykle zapraszam do wsparcia mojego konta Patronite i żegnam się. Do widzenia.